kanale będziemy mówić też sobie o rozwoju duchowym człowieka, dlatego że nie ma w moim przekonaniu bardziej praktycznej rzeczy w życiu niż duchowość. I ten rozwój duchowy, czyli czas, moment budzenia się naszej duszy do tego, aby mogła doświadczać i kreować rzeczywistość wokół nas, ma zawsze takie trzy etapy. One właściwie u każdego wyglądają prawie tak samo albo podobnie. Pierwszy etap to jest wołanie. To jest taki moment, kiedy nie możemy już wytrzymać sami ze sobą, bądź znaczy najpierw wydaje nam się, że my nie możemy wytrzymać ze światem, ale tak naprawdę czujemy, że nie możemy wytrzymać sami ze sobą, że pojawia się w nas jakaś tęsknota, jakiś ból, jakieś cierpienie, którego nie możemy w żaden sposób wyładować. Zaczyna się etap naszych poszukiwań. W jakiś taki zagadkowy, ciekawy sposób jesteśmy w tych poszukiwaniach, jeżeli tylko zaufamy temu głosowi, ale bardzo często zostajemy postawieni w takiej sytuacji bez wyjścia, kiedy musimy zaufać, bo nasze życie znalazło się w takim klinczu, że po ludzku nie znajdujemy już wyjścia. Więc to jest etap poszukiwania. I to jest taki etap, jeśli się w nim porządnie zanurzymy, że szukamy pewnych zewnętrznych okoliczności, które mają pomóc naszej duszy, żeby jej głos był bardziej w naszym życiu słyszalny. To jest taki etap, gdzie bardzo chętnie otaczamy się różnego rodzaju rzeczami, które tworzą fajny nastrój, kadzidła, dzwonki, ceremonie, medytacje, muzyka. I to jest wspaniały etap. To jest to, co możemy na tym etapie zrobić, to zrobić stworzyć najlepsze środowisko do tego, żeby przebywać jak najwięcej ze swoim ciałem, żeby przebywać jak najwięcej ze swoją duszą, żeby przebywać jak najwięcej w swoim polu serca. Ale ten etap prędzej czy później zawsze mija. I to mija bardzo często w najmniej oczekiwanym dla nas momencie, bo w tym momencie, kiedy już zaczyna nam się wydawać, bo zaczynamy czuć się lepiej, zaczynamy czuć się spokojniej, zaczynamy dostrzegać, że poza tą rzeczywistością, którą my uznaliśmy za stałą, trwałą, niepodważalną, kryje się jeszcze coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. I że sam fakt dostrzeżenia tego spowoduje, że nasz rozwój będzie stały, liniowy i że jesteśmy na właściwej ścieżce i na właściwym kursie. I nagle niespodzianka. Nagle to wszystko zaczyna nam się rozsypywać. Kompletnie. Wchodzimy w drugi etap, który jest takim, nazwijmy to etapem ciemnej nocy zmysłów. Kiedy wszystko w naszym życiu, co wybudowane było na lęku, co wybudowane było na umyśle, co wybudowane było na ambicjach, co wybudowane było na niezgodzie, zaczyna się rozsypywać. To jest bardzo często bardzo bolesny i trudny etap. Dobrze mieć wtedy jakieś fajne wsparcie kogoś, żeby wiedzieć, że nic tak naprawdę złego się nie dzieje i że ten moment ciemnej nocy zmysłów, kiedy przełączamy się wewnętrznie na trochę inne baterie i przenosimy centrum zarządzania naszym życiem z głowy do serca, a jest to proces nieunikniony, proces jakby z którego nie możemy się już tak do końca zawrócić i musimy przez ten drugi etap przejść. Musimy przez ten drugi etap przejść, dając sobie w tym czasie dużo czułości, dużo opieki, ale przechodzimy przez noc. Więc bardzo często wyświetlają nam się w naszym życiu takie sytuacje, z których nie ma właściwie dobrego wyjścia. Są to sytuacje
konflikty tragiczne, jak w Antygonie, że właściwie co byśmy nie zrobili, to będzie źle. Pewne nasze związki, które do tej pory były sensem naszego życia, okazują się iluzoryczne, bądź okazują się w ogóle nie tym, czym myśleliśmy, że są. I po prostu wszystko się rozpada kompletnie. Zazwyczaj pod koniec takiego etapu jesteśmy porozbijani w jakąś ogromną ilość niepasujących do siebie kawałków. Pozbawieni jesteśmy możliwości zaplanowania czegokolwiek, bo właściwie to, jak próbowaliśmy się do tej pory z takiej sytuacji wydostać, to znaczy zazwyczaj z takiej sytuacji przygwożdżenia przez własną głowę czy przez własną egzystencję, próbowaliśmy się wydostać tak, że snuliśmy nowe plany, uciekaliśmy w przyszłość, tam tworzyliśmy jakiegoś fantoma, do którego chcieliśmy dotrzeć, przestawaliśmy żyć w tej rzeczywistości, bo uznawaliśmy ją za nieadekwatną, niekompletną i gnaliśmy do przodu. Ale teraz się okazuje, że się tak nie da, że nie zrobimy nic, dodając do siebie kolejne rzeczy, bo to jest drugi etap, to jest zawsze taki etap, kiedy musimy zadbać o to swoje być. Swoje być, które ma być niezależne od żadnego mieć. Dopiero kiedy przejdziemy przez ten etap, a on się kończy równie nieoczekiwanie, jak się zaczął, wchodzimy w trzeci etap naszego projekcji naszej duszy. To jest taki etap, gdzie te wszystkie potłuczone kawałeczki siebie, które do tej pory uznaliśmy, że są B, że są niefajne, albo pochowaliśmy gdzieś w naszej podświadomości, zaczynamy powoli z miłością do siebie przyłączać. One zaczynają wracać do domu. I to jest jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Jeden z najważniejszych momentów, czy taki moment, który dąży do całkowitego, bezwarunkowego przyjęcia samego siebie jako wielkiego daru, również ze wszystkimi swoimi ułomnościami czy niedoskonałościami, bo dopiero wtedy, kiedy je przyjmiemy, dopiero wtedy, kiedy one złożymy je w polu serca w taki sposób życzliwy i nieoceniający, to możemy zobaczyć, czym one tak naprawdę są i skąd te nasze problemy wynikają i gdzie jest korzeń naszego cierpienia i korzeń naszego smutku. Co nas przez te trzy etapy prowadzi? Przez te trzy etapy prowadzą nas zawsze trzy władze duszy, które objawiają się w naszym życiu i które pomagają nam rozpoznać, co jest prawdą, a co nie. To jest rozum, to jest sumienie i to jest wola. Ale rozum rozumiany jako bardziej roztropność, a roztropność to jest używanie odpowiednich środków do osiągnięcia adekwatnych celów. Roztropność, czyli rozum jako pewnego rodzaju życzliwość. Wola jako gotowość do pracy. I sumienie jako kompas, który pozwala nam rozpoznawać, czy wybory, których dokonujemy, są słuszne, czy nie. Nawet jeżeli one są niepopularne, nawet jeżeli cały świat jest przeciw, ale w głębi swojego sumienia czuję, że idę za głosem tego, co we mnie najczystsze i najgłębsze, to pomimo trudności mogę być w jakimś sensie spokojny, że moje życie zmierza w dobrym kierunku.
Będziemy spróbować sobie przez wszystkie te etapy przechodzić. No, właściwie przechodzimy, bo my jakiś czas temu powiedzieliśmy sobie, że ta nasza podróż duchowa, wspierana czasem enteogenami, ma formę pewnej ceremonii. Wielkiej ceremonii budzenia się naszej duszy. Budzenia się albo budzenia. Więc w tych filmach o tym będziemy sobie mówić. I wydaje mi się, że na różnych etapach, na których są różni gracze, możemy się też wspierać i wymieniać pewnymi doświadczeniami. Oczywiście, że enteogeny mogą nam być w tym pomocne. Mogą, dlatego że zawsze były i zawsze przez dziesiątki tysięcy lat towarzyszyły człowiekowi jako nauczyciele i jako wielka pomoc. Ale enteogeny mają też pewne swoje ograniczenia i mają też pewne swoje niebezpieczeństwa. Jednym z największych niebezpieczeństw jest to, że enteogeny potrafią nas wprowadzić w stan, nazwijmy to, przebywania w polu serca, poczucia jedności z innymi, poczucia pewnej sensowności czy kompletności naszego życia. Ale zrobią to zawsze chwilowo. Jeżeli ten stan osiągniemy za pomocą medytacji, za pomocą woli, za pomocą ćwiczeń, za pomocą codziennej praktyki, to ten stan będzie zawsze w nas trwalszy i pewniejszy. Jeżeli decydujemy się, żeby w tej podróży wspierały nas, tak jak to onegdaj bywało, święte rośliny, rośliny mocy, rośliny nauczyciele, to musimy zawsze pamiętać o tym, że to są takie, że te przeżycia mają naturę trochę taką ekspiacyjną i że niekiedy z tą wiedzą, którą dostaliśmy pod wpływem enteogenów, nie wiemy kompletnie, co w życiu zrobić. Bo nie wiemy, jak wprowadzić to w życie, nie wiemy, jak zamienić to na nasze codzienne udręki i mocowania się z rzeczywistością. O tym też trochę będę mówił. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby to była taka seria, gdzie my staramy się dotknąć pewnych prawd za pomocą i skonfrontować się z życiem za pomocą czystego, jasnego, trzeźwego, świadomego, odważnego umysłu wspartego polem naszego serca. Bo tak uzbrojeni możemy iść przez życie i możemy rozpoznawać różne jego meandry, zagadki, piwnice. W momencie, kiedy odczujemy, czy zorientujemy się, że jakiekolwiek środki, choćby one były najświętsze, zamiast przywracać nas życiu i zamiast przywracać nas rzeczywistości, zabierają nas jej, no to pojawia się niebezpieczeństwo, że te środki są tylko ucieczką od rzeczywistości, a nie czymś, co ma nas na
rzeczywistość nakierować. Bo enteogeny mogą nakierować nas na rzeczywistość, bo to, co nas najbardziej od tej rzeczywistości odciąga, to jest nasz umysł, który ma skłonność do tworzenia w naszym życiu bezmiarów, iluzji i wyciągania nas w różnego rodzaju takie gry i takie zabawy związane z ochroną własnego ego, ochroną własnego status quo, że dusza strasznie cierpi. Bo dla duszy to ziemskie doświadczenie, przez które musi przejść, nie jest wcale prostym doświadczeniem. I świat nie jest aż tak przyjaznym miejscem do tego, żeby dusza mogła tutaj sobie hasać zupełnie bezwolnie i się kreować. Dlatego w tym świecie i w tej rzeczywistości dusza, żeby mogła się objawić, żeby dusza mogła kreować, musimy dogadać się z naszą głową i z naszym umysłem. I umysł musi ją wesprzeć. Czysty, jasny, ułożony, codziennie pielęgnowany umysł, który jest nie naszym wrogiem, a naszym przyjacielem. Wydaje mi się to bardzo ważną rzeczą i wydaje mi się to taką rzeczą, o której bardzo często zapominamy, że nasza głowa to jest coś, co musimy uprawiać, że nasze myśli to jest coś, czemu powinniśmy się przyglądać, w co nie powinniśmy aż tak na 100% wierzyć, bo pochodzą one z różnych stron. Więc to zagnieżdżenie się w naszym być, to zagnieżdżenie się w naszym polu serca, to przyjęcie do swojego serca świadomości, no i tu każdy może podłożyć sobie co chce, czy świadomości Kryszny, czy świadomości pola serca, czy świadomości miłości uniwersalnej, czy świadomości Chrystusowej. Zawsze chodzi o to samo. Zawsze chodzi o świadomość osadzoną w polu naszego serca, świadomość osadzoną w naszym ciele, i świadomość osadzoną w naszym wypielęgnowanym, jasnym umyśle. Który, jeśli porównalibyśmy go do z bardzo użytecznego zwierzątka, psa, który może nas obronić, który może dać nam mnóstwo radości, który może być wielką pomocą w naszym życiu i przestrzenią pięknej kreacji. Ale jeśli o tego pieska nie zadbamy, nie zadbamy o kontakt z nim, nie zadbamy o wychowanie go, nie zadbamy o wspieranie w nim dobrych cech, no to ten piesek puszczony tak sobie samopas prędzej czy później zacznie nam robić gryźć sąsiadów, kopać dziury w ogrodzie, być po prostu czymś niebezpiecznym, co nosimy w sobie. Niepoddany sercu umysł jest czymś bardzo niebezpiecznym. Jeśli nie wierzycie, to popatrzcie, jak to wygląda na świecie. Czym jest umysł kolektywny, rozwścieczony, dążący do ciągłej kontroli, do ciągłej konfrontacji, biegnący za swoimi ambicjami, przewrażliwiony na swoim punkcie, a przede wszystkim bardzo wylękniony, bo umysł jest siedliskiem naszego lęku i naszego strachu, bo lubi się bać. Po prostu lubi się bać. Bo kiedy człowiek się boi, to umysł przyjmuje
całkowitą kontrolę nad życiem człowieka. A umysł jest bardzo łatwo zhakować. Każdy ponadnormatywny lęk, na który jesteśmy eksponowani, wyrzuca nas momentalnie z pola serca, dlatego że żebyśmy my mogli przebywać ze swoją duszą, potrzebujemy stworzyć jej dobre warunki. Tylko to możemy zrobić, jeżeli wyobrazimy sobie, że nasz rozwój duchowy, przepraszam, czy nasza dusza to jest małe ziarenko gorczycy, to jeśli je zasadzimy, to my nie możemy zrobić nic z tym, żeby ono urosło w wielkie drzewo. Nic. Nie mamy na to żadnego wpływu. Możemy tylko stworzyć najlepsze warunki do tego, żeby to ziarno najpierw napęczniało wodą, potem obumarło, a potem wydało plon 1000-krotnie. Ten czas, w którym się znaleźliśmy, czyli ten czas takiego odcięcia nas od różnych zewnętrznych bodźców i skonfrontowania nas z pewnym działaniem bardzo opresyjnego, kolektywnego umysłu, który próbuje za wszelką cenę, za pomocą nie tylko strachu, bo też różnego rodzaju zabiegów socjotechnicznych, ale też chemicznych, spowodować, żebyśmy nie pamiętali o swojej prawdziwej naturze. Czyli nie pamiętali o swojej prawdziwej tożsamości, tożsamości dzieci bożych, no bo wtedy łatwiej się nami zarządza. No przecież łatwiej się zarządza niewolnikami niż królami. No łatwiej ludziom powiedzieć, że są barankami, niż że są dziećmi bożymi, potężnymi ludzkimi istotami, których potęga i moc może się tylko i wyłącznie wtedy objawić i pojawić, kiedy otworzymy w sobie pole serca. Dlaczego na umysł trzeba uważać? Dlatego, że umysł, pomimo rozlicznych swoich wspaniałości, które posiada, i wielu pięknych cech, i wielu możliwości, ma jedno bardzo poważne ograniczenie, które nie pozwala mu w pełni rozpoznać tej rzeczywistości taką, jaką jest. Tym ograniczeniem jest jego zero-jedynkowość. Umysł jest niestety zero-jedynkowy. Dla umysłu albo coś jest, albo czegoś nie ma. Albo coś jest wysokie, albo coś jest niskie. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Tylko w ten sposób umysł jest w stanie czerpać wiedzę o świecie. W momencie, kiedy stworzy sobie coś, co ma być nieskończenie dobre, to w tym samym momencie, żeby rozpoznał, co to jest nieskończenie dobre, musi sobie w głowie stworzyć coś, co jest nieskończenie złe. Ale cały świat jest zupełnie inny, bo świat ma naturę kwantową. O czym przypomina nam każda religia, że podstawą funkcjonowania tej rzeczywistości i zrozumienia jej jest zrozumienie tego, że świat to jest trzy. Trójca. Jest, nie ma. Ale o czym mówi nam fizyka kwantowa, jest również coś, co równocześnie jest i równocześnie tego nie ma. Jest mężczyzna, jest kobieta, ale jest również ktoś, kto jest równocześnie mężczyzną i kobietą.
Mało tego, dawniej taka płeć, która dzisiaj jest uznana za jakieś zboczenie czy pomyłka natury, ale dawniej, w dawnych czasach taka płeć uznawana była za świętą, naznaczoną. Takie osoby były osobami. Przez niektóre tradycje religii uznawanymi za osoby święte. Nasz umysł nie jest w stanie tego pojąć trochę. Dlatego od czasu do czasu staje wobec tak zwanego konfliktu tragicznego, sytuacji tragicznej, z której nie może znaleźć dobrego rozwiązania i dlatego strasznie cierpi. Każdy z nas to zna ze swojego życia doskonale. Ale to cierpienie naszego umysłu może się okazać dla niego największym zbawieniem. Jest coś takiego perwersyjnego w tym, że wszystkie duchowe pisma piszą o tym, że błogosławieni, czyli ci, którzy mają szansę na wyzwolenie, to są ci, którzy płaczą, to są ci, którzy cierpią, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości, którzy się smucą, którzy cierpią z powodu swoich poglądów. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ktoś zachowa się wobec nas w sposób, który my uznamy za niesprawiedliwy, czyli ktoś na przykład nas uderzy, pomówi, okłamie, bądź pogrąży się w takiej nieświadomości, że w sposób nieświadomy zupełnie zrobi nam krzywdę, to pierwsze, co chce nasz umysł, to chce oddać. Wet za wet, oko za oko, ząb za ząb. Buduje w sobie ogromny potencjał agresji, złości, niezgody na tę sytuację. Zbroi się do tego, żeby móc się zemścić. Ale jeżeli taką sytuację cierpienia, jeżeli taką sytuację niesprawiedliwości spróbujemy dotknąć swoim sercem i spróbujemy, nawet nie rozumiejąc jej do końca, zgodzić się na nią, nie tworzyć oporu pomiędzy chwilą obecną, tym co jest, a sobą, nasz umysł wpada w straszną konfuzję. Zaczyna tworzyć niezliczone ilości wariantów czy możliwości tej sytuacji. Jeżeli wytrwamy w tym... O Jezu, co tu się dzieje? O Jezu. Ej! Połóżcie się. Czyli jeśli zdecydujemy się, żeby bez oporu przyjąć tę chwilę, nawet jeśli do końca nie rozumiemy, bo przecież my nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy nam się zdarzają i nie rozumiemy do końca, dlaczego niektóre osoby postępują w stosunku do nas tak, a nie inaczej. Jeśli utrzymamy się w polu serca, to wprawimy nasz umysł w taką konfuzję, że tam coś przekliknie. Tam się spala jakiś bezpiecznik. Powoduje, że zaczynamy rzeczy widzieć szerzej. To znaczy, zaczynamy widzieć je kwantowo. Znajdziemy się bliżej pewnej prawdy dotyczącej życia i pewnej prawdy dotyczącej siebie. Chcąc gdziekolwiek dojść, cokolwiek zaplanować, czy w jakikolwiek sposób wydostać się z trudnej sytuacji, w której tkwimy sami ze sobą bądź z innymi,
taką pierwszą, najważniejszą lekcją, którą musimy odrobić, to jest lekcja pod tytułem podziękować za to, co jest. To naprawdę otwiera mnóstwo nowych możliwości. Każdy z nas zresztą zna takie sytuacje ze swojego życia, kiedy otwiera się przed nami sytuacja tragiczna, bez wyjścia, jak w Antygonie. Nie ma dobrego rozwiązania po ludzku. Ale ono zawsze jest. Na dnie naszego serca. Paradoksalnie rzecz ujmując, bardzo często właśnie taka sytuacja, sytuacja kompletnego klinczu, sytuacja dużego cierpienia naszego ego, sytuacja podważenia i zakwestionowania pewnego obrazu, który stworzyliśmy sobie sami na swój temat, bardzo często jest dla nas największym zbawieniem, pomimo że są to sytuacje bolesne, pełne cierpienia, częstokroć łez i takie sytuacje, które potrafią trwać niekiedy nawet dłużej niż jeden wieczór, to to budzą one w nas innego rodzaju świadomość. Świadomość kwantową. Świadomość kwantowa i czy umysł kwantowy to umysł, który nie jest aż tak chętny do oceny, nie jest tak aż chętny i nie rwie się do zemsty, nie jest aż tak chętny do ciągłego przyczepiania światu różnego rodzaju etykietek. To umysł, który bardziej obserwuje, to umysł dziecka, umysł ciekawy, umysł żywotny, wybaczający, umysł, który nie jest zbieraczem różnego rodzaju krzywych historyjek na temat siebie i innych. Umysł, który jest gotowy do tego, żeby zmierzyć się z chwilą obecną i gotowy do tego, żeby ją przyjąć. O taki umysł trzeba zadbać. Dlatego, że bez takiego umysłu nasza dusza będzie bardzo zagubiona i nieustannie będzie pakować nas w tarapaty. Dlatego za każdym razem, kiedy zdarzy się nam rzeczywiście sytuacja, którą zwykliśmy nazywać jako trudną w naszym życiu, najpierw za nią podziękujmy i poczekajmy, co ona ma nam do powiedzenia, na co ona wskazuje, zanim rzucimy kamieniami, zanim ogłosimy, kto jest winny, zanim powiesimy na ogrodzeniach swoich sąsiadów, swoich partnerów, swoich kolegów, swoich niedawnych przyjaciół. Zastanówmy się w pokorze, bo może ta sytuacja jest uchym igielnym. Pamiętajmy, że Bóg przychodzi zawsze w 11 godzinie, jak mawiają Żydzi, pośród największej ciemności wytryska źródło życia. I czasem w poczuciu zupełnej bezsilności rodzi się ta prawdziwa siła, ta siła pochodząca stąd. W tym
tym czasie wielkich przemian i przyspieszonego dojrzewania, czasie, który jest wielkim wezwaniem do tego, żebyśmy zadbali o własne serca i żebyśmy zadbali o własne dusze, bo czas dominacji umysłu w takiej przestrzeni energetycznej naszego świata powoli dobiega końca, bo też wystarczy rozejrzeć się, żeby zobaczyć, do czego taki umysł spuszczony ze smyczy, rzucony od tak sobie, umysł, który jako najwyższą wartość stawia rozwój i ruch, do czego może doprowadzić. Do niczego dobrego. Pamiętajmy też o tym, że we wszystkich tych naszych trudnych chwilach, tych trudnych momentach, tych poszukiwaniach sensowności, bezsensowności i różnego rodzaju złorzeczeniach na świat i różnych przygodach, które przychodzi nam przeżywać, nie jesteśmy sami. Bez względu na to, czy jesteśmy osobami wierzącymi czy niewierzącymi, jak i gdzie sytuujemy sobie pojęcie Boga, nie ulega wątpliwości, że za horyzontem zdarzeń kryje się siła kochająca, siła niezwykle inteligentna, siła która chce naszego szczęścia i naszego zbawienia. Przebudzenia, oświecenia, jak zwał, tak zwał. Chodzi o to samo. Użycie bez lęku, wstydu, poczucia winy. Ale możliwe jest to tylko wtedy. I tylko wtedy przynosi nam to radość, a nie kolejne kłopoty. Kiedy idziemy za głosem duszy, współpracując cudownie z naszym umysłem, który jest dla duszy w tej ziemskiej wędrówce, w tym wymiarze, czy powinien być opiekunem i przewodnikiem. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Jak tam jest sobie. Do zobaczenia. W Rydzewie, na Mazurach, w porcie Tłodlamew, powstaje wioska doświadczania i kreacji Shantaram. Shantaram to w sanskrycie pokój Boży, ale pokój Boży to nie to samo, co święty spokój. Shantaram ma być domem dusz. Shantaram ma być miejscem, do którego będziemy mogli Was zaprosić, w którym będziemy mogli Was gościć, w którym będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, ale też słuchać Was i doświadczać Was. To ma być takie miejsce, w którym będziemy nie tylko się leczyć, ale też wypoczywać i po prostu świetnie się bawić. Przez te parę miesięcy udało nam się zebrać naprawdę sporo pieniążków, żeby rozpocząć cały proces przygotowania, budowania tam na miejscu nie tylko kompleksu saunowego, nie tylko w indiańskiej wioski doświadczania dla dzieci, bo będzie to bardzo ważny element, ale brakuje nam jeszcze pieniążków na punkt centralny, na to, co ma tam stanąć, czyli
myślimy o dużej 8-metrowej jurcie mongolskiej, która byłaby sercem całej tej wioski. Jeżeli w jakiś sposób uważasz, że to, co robimy, jest ważne i istotne, a masz taką możliwość, wesprzyj nas, pomagając zrealizować nam nasze marzenie, które może się okazać marzeniem bardzo użytecznym i ważnym dla innych. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty. Zebraliśmy przez te parę miesięcy w formie różnego rodzaju darowizn. Na nasze konto wpłynęło około 4000 zł. I to są pieniążki, które pozwoliły nam przetrwać naprawdę trudny czas w naszym życiu, za co serdecznie Wam dziękujemy i czego nigdy Wam nie zapomnimy. I zrobimy wszystko, żeby odwdzięczyć się, jak tylko potrafimy. Budujmy więc razem Shantaram. Nawet jeśli nie możemy do tego dołożyć się fizycznie, to budujmy poprzez dobrą myśl, poprzez postawienie łapki w górę, udostępnienie tego filmu, czy napisanie miłego komentarza, bo przecież też jest to zawsze bardzo ważne, kiedy czuje się wsparcie innych. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.